Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin z Dziki God. Mam nadzieję, że dzień wam mija fantastycznie, jak mi słońce, jeżeli mija fantastycznie, to zostawcie lajka, a jak nie mija fantastycznie, to mam nadzieję, że umilę wam ten dzień i wtedy też zostawcie lajka. Taki układ mamy. Dobra, słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Misja nazywa się Niech żyje sztuka? Niech żyje sztuka. I musimy powiedzieć Priscilli, czego dowiedzieliśmy się o Dudu, tak? Bo w poprzednim odcinku byliśmy na spotkaniu ze Skurwielem Juniorem. No i chciałem wykonać misje różnego rodzaju, poboczne, albo nie wiem, ulepszyć ekwipunek, albo coś sprzedać, albo zobaczyć, co tu się dzieje. Może iść do fryzjera, może zrobić znaczek zapytania. Natomiast gra mi nie pozwoliła, bo po wyjściu z tego, tutaj z bramy, dzieje się interakcja i zostajemy gdzieś zaprowadzeni. Także no nie mam okazji porobić tego, co chciałem, więc od razu jak wyjdziemy, będzie interakcja. Chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy jeszcze na samym początku, że to są pierwsze moje słowa, trzy rzeczy. Pierwsze to są moje słowa, które wypowiadam dzisiaj, więc muszę pozbierać myśli i chwilę się otrząsnąć. Dajcie mi 3 minutki i wszystko będzie już w porządeczku. Druga sprawa to jest taka, że mega to jest klimatyczne, nie wiem, czy mi się to podoba. Kurczę, te światła, to wszystko, no przepiękny jest ten Wiedźmin. Absolutnie przepiękny, jak patrzę na to, to... I od się kręca. No, jest piękny. I trzecia sprawa jest taka, że właśnie dostałem SMS-a i wielki napis, kto tam. Jest nieodebrane połączenie, ale jak zobaczyłem, że to jest jakby zamiast numeru telefonu, to jest napisane kto Skoro tam, już znak załatwiłeś zapytania, to swoje się sprawy, zdziwiłem czas się trochę. odwdzięczyć. Radowit nie lubi czekać, co? Nie lubi. Pójdziesz z nami. To teraz się dowiemy, Okręt jego królewskiej o co mości mu obcej chodziło. furt Tretogor. Perła redańskiej floty. Dzisiaj już wycofany ze służby. Ładny statek. Zanim wprowadzę cię na pokład, zostawisz tutaj broń. Za mną. Ten okręt został ufundowany z darów szlachcianek. Panie z najznamienitszych rodów oddały swoją biżuterię. W spontanicznym akcie patriotyzmu? Włóczęga bez domu nie zrozumie, czym jest miłość do ojczyzny. Ty dobrze, że ja nie mam mieczy przy sobie, bo żebyś kurwa nie żył. Lamuj się jebany. Dobra, czyli Radowid chce coś od nas. Chce, żebyśmy dla niego wykonali jakąś potencjalną misję, tak? No po coś nam oddał Jesteś. Skurwiela Juniora. W Czego nasze ode mnie ręce. oczekujesz, król? Nigdy nie lubiłeś owijania w bawełnę. Chcę, żebyś znalazł dla mnie Filipę Eilhart. Której wypalił oczy w Wiedźminie 2. Swego Pamiętam czasu scenę. kazałem wyłupić jej oczy, ale ślepota zdaje się jej nie przeszkadzać. Moi łowcy wykryli, że pani Eilhart przebywa w ukryciu na wschód od Oxenfurtu. Wejście do schronienia obłożyła czarami, więc dostanie się do środka jest problematyczne. Wierzę, że tobie się uda. Przyprowadź mi ją. Żywą. Nie podoba mi się to. Zastanowię się nad tym? Czego tu szuka Filipa? Filipa Eilhart. Czego ona tu szuka? Podejrzewam, że próbuje dotrzeć do dawnych przyjaciółek i odbudować loże. Być może chce się na mnie zemścić. Pani Eilhart jest bardzo wytrwała. Czasami wspominam lekcje, których mi udzielała, gdy byłem dzieckiem. Pamiętam jej. Pamiętam kary, które wymierzała. W swoim okrucieństwie zawsze była subtelna i cierpliwa. Wyłupiłem jej oczy, ale nadal jest bardzo niebezpieczna, więc miej się na baczności. To jednak Filipa Einhardt jest zła? Myślałem, że on, że po prostu Radowid jest świrem. Zastanowię się nad tym, czarodzieje poradzą sobie lepiej? Kurczę, zastanowię się nad tym. Rozważę tę propozycję. Chyba nie Byle mam nie za wyboru. długo. Nie chcemy, żeby Filipa znów uciekła. Możesz odejść. Przysługa dla Radowida. Nazywa się misja poboczna czy misja główna?
To jest moje pytanie. Czy to jest w ogóle jakieś zlecenie? Gdzie to jest ta przysługa dla Radowida? Poczekaj. A! Zakończone zostało. Nowy wpis o postaci Filipa. Zaraz sobie przeczytamy wpisik. Aktualnie no wpis o postaci. I otrzymano doświadczenie. A jaką misję mamy? Wróg publiczny nazywa się misja. Czy to jest misja główna? Nie jest. Ona się nie podświetla na mocno żółto, więc jest to zadanie poboczne. Podczas audiencji u króla Radowita w klubie szachowym pod Oxenfurtem, kiedy otrzymał propozycję nie do odrzucenia. Chciałbym najpierw przeczytać troszeczkę o Filipie Einhardt, zanim podejmiemy może potencjalną decyzję o tym, żeby ją kurwa zabić. Znaczy przyprowadzić do Radowita żywą, ale równa się to raczej ze śmiercią albo czymś nawet gorszym. Filipa Einhardt, dawna doradczyni króla Redanii Wyzimira II Sprawiedliwego, członkini Rady Czarodziejów, a później współzałożycielką loży, odegrała duży wpływ w tworzeniu historii świata. Ciekawe były również jej relacje z Gerwartem. Obdarzona wieloma talentami, była jednak osobą wyrachowaną i chorobliwie ambitną. Jej największą namiętnością stała się władza. Istnieją mocne przesłanki świadczące o tym, że była zamieszana w zabójstwo Wizimira II. Jako członkini loży zaplanowała śmierć dwóch kolejnych władców, Demavenda z Adrin oraz Foltesta z Temeri. Z jej przyczyn niegdysiejszej ozdoby dworu w Tretogorze? Poszukiwały teraz służby Królestw Północy oraz nilfgaardzki wywiad. Szczególnie zawzięty był na nią syn i następca Wizimira, Radowid V. Podczas poprzedniego spotkania w Lochmuen rozkazał wyłupić Filipie oczy, a po jej ucieczce niczego nie pragnął bardziej niż zatknąć głowę. Tak pisze. Ozdoby tretogorskiego dworu na głównej bramie miejskiej. Czyli ona ma taki pseudonim, tak? Ozdoba tretogorskiego dworu. Kurwa, jeszcze Radowit, a ze mną ja naprawdę dopiero wstałem, muszę się otrząsnąć, widzowie. Młody król Redanii, Radowit dał się szybko poznać jako twardy i bezwzględny władca, w pełni zasługujący na przydomek srogi. Syn Hedwig z kimś tam i zamordowanego kilka lat wcześniej króla Wyzimira, którego zabiła, rozumiem, Filipa, tak? Istnieją mocne przesłanki świadczące o tym, ale nie ma pewności. Króla Wyzimira szybko odebrał ster rządów, traktującej go jak figuranta Radzie Regencyjnej i odpłacił wszystkim za doznane zniewagi. Radowid przeciwników politycznych zwykł zmuszać do składania hołdu, w przeciwnym razie ich zabijał. Prowadził wojnę nie tylko z Nilfgaardem, ale i czarodziejami, w których widział źródło wszelakiego zła. Radowid nie szczędził też wysiłków, by zdobyć kontrolę nad wolnym miastem Nowigrad, którego flota i skarbiec mógł przechylić szale zwycięstwa w trwającym wówczas konflikcie. Spotkanie Geralda z Radowidem potwierdziło krążące o władcy plotki. Redański król był niebezpiecznym obłąkańcem, żyjącym we własnym świecie niepokojących wizji. Żadną miarą nie umniejszało to jednak jego inteligencji i przebiegłości. Młody król rozpracował wszystkich przeciwników i wrogów z iście mistrzowskim kunsztem. Szczególną wrogością wyniesioną z czasów dzieciństwa Radowid pałał do czarodziejki Filipy Einhardt. Plotki głoszące, jakoby przygotował dla niej specjalny program kaźni liczącej nie mniej niż 2 tuziny punktów, były zapewne przesadzone, lecz dobrze oddawały skalę jego nienawiści. No dobra. Czyli właściwie to Filipa tutaj jest zła. Tak mi się wydaje, że tutaj Radowid mówi, że była dla niego surowa i tak dalej. No dobra. To czy my chcemy wykonywać tą misję?
No chciałbym się udać teraz tam, bo się zastanawiam, jak to zrobić, żeby to fajnie wyszło, ale wydaje mi się, że udamy się tam. Porozmawiamy z tymi łowcami czarownic, zrobimy odcinek. Masz tu swoją broń. Oczywiście, Dziękuję. nagramy W życiu nie odcinek. widziałem lepszej stali. Musi być niezawodna. To zawsze kwestia ręki, nie stali. Więc udamy się tam, ewentualnie jeżeli nie będziemy mieli na przykład na końcu wyboru, czy wydajemy tą Filipę, czy nie wydajemy tej Filipy, jeżeli taki wybór się na końcu nie pojawi, no to po prostu wam wytnę ten fragment, który widzicie teraz. Jeżeli widzicie, to znaczy, że była szansa. Nie kupiec z Lyrii? No to ja. To ja. O co chodzi? Mam dla ciebie wiadomość. Zaraz, od kogo? Przeczytaj, to się dowiesz. O kurde. Zarówno misji z Filipą nie pamiętam, tak samo jak nie pamiętam tego listu. Musimy porozmawiać jak najszybciej. To ważne. TM, Triss Na Merigold. pewno Triss. Powinienem do niej pójść. Ty, no to jak najszybciej, to teraz albo nigdy w takim razie. Spotkaj się z Triss, co? Czy ta misja się anuluje po jakimś czasie? Nie, chyba nie. W ruch publiczny. Ta misja jest na niższy poziom. Do Triss pójdziemy. Pewnie ona organizuje ucieczkę wszystkich czarodziejów, czarownic i tak dalej z Oxenfurtu, z Nowigradu, czy skąd oni tam uciekają. Chyba z Nowigradu. A byłem tu wykonać misję poszukiwania. Znamia niezawodny przepis na Z kim mam pogadać? Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Sposób na kłopoty? Ty! Ale ja nie chcę pomagać łowcom czarownic. Sposób na kłopoty. Ani Radowidowi też za bardzo nie chcę pomagać. Wysyłam Radowi. A, to ty! Czekaliśmy na ciebie! Kurczę, blaszka. Nie jesteś zachwycony? Cóż za entuzjazm. A czego się spodziewałeś? Zjawiasz się, jak odwaliliśmy połowę roboty i zgarniesz całą chwałę. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Kamień. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Dobra robota. Dobra robota. Oszczędziliście mi trochę czasu. Radzi jesteśmy. Już do kryjówki. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Wy się później dziwicie, że nikt was kurwa nie lubi. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. No dobra, no sprawdzimy, co z Filipą. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. I co tam się dzieje, i czy będziemy mieli opcję podjęcia wyboru. Jak w mojej głowie pojawiła się myśl, że możliwe, że będę. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Że w mojej głowie pojawiła się tylko możliwość, że możliwe, że nie będzie tego odcinka, nie będę go wrzucał. To wiedźmin. Wiedźmin, nie wiedźmin, za dwa pacierze będzie martwy. To jakoś mi mózg zaczął zwalniać, bo sobie pomyślałem, a dobra, tak, nie będę wrzucał, to nie mam co się za bardzo starać. Widzicie? Trzeba nawet nie myśleć tak, żeby nagrywać dobrze, tak, no ja tak przynajmniej mam.
W ogóle nie może być takiej opcji. Tutaj co się znajdowało, to się znajdowało schemat pancerza wiedźmińskiego jak coś. I byłem tutaj zrobić tę misję poza odcinkami. Mechanizm otwierający drzwi. A konkretnie na streamach, na które serdecznie zapraszam. No i też tu byłem, ale nie mogłem przejść dalej. Myślałem, że to portal, ale to nie był portal. No i dupa, ale teraz widzę, możemy przejść dalej. Coś tu jest, widzę, zaznaczone na minimapie do przeszukania, ale... Ale nie widzę, bym miał opcję przeszukiwania. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. No, ale wygląda całkiem zacnie, to trzeba przyznać. Bardzo ładna kryjóweczka. O kurde. Bardzo ładna, niestety musimy spierdolić to wszystko kotem. Z tego względu w innym wypadku ciężkie by było cokolwiek widzieć. Działa, kto by pomyślał. Dobra, najważniejsze są skarby, jeszcze więcej pitosu i wszystkiego bym chciał. Chociaż i tak już mam sporo. Ptasia lotka strzępiona na brzegu, to sowie pióro. A właśnie, i miałem jeszcze udać się, słuchajcie, i mieliśmy w poprzednim odcinku, mówiłem, że może udamy się tutaj w to miejsce tego, gdzie oni garnizonują, nie wiem, gdzie to jest, o, obóz z Nilfgaardzkiej armii, tutaj jest dom gościnny, ale można do niego wejść tylko mając pełny ubiór nilfgaardzki i zamierzałem go kupić, ten ubiór, i tam wejść i wam to pokazać, może tam by było coś ciekawego, natomiast tak jak mówię, jak wyszedłem od razu z kurwiele juniora, no to kurczę, zostałem zaskoczony redańskimi żołnierzami i nie miałem opcji w ogóle robienia czegokolwiek, więc w następnym odcinku najwyżej się tam udamy. Kurczę, ja się wyjebię, nie? No ciężko, płotka, jaskółeczka, jedzoneczko, no i ewakuacja, nie? Do tyłu. Nie ma innej opcji. Może im kartaczem się pierdolę, co? Masz kurwa, kartaczem i jebany skurwibonku. Wypierdalaj. Sam siebie podpaliłem, ale go też, dobra. Obezwładniony i płonie. Bardzo chyba nie lubię ognia. Ja, Gerwart chyba też za bardzo za ogniem nie przypada. O kurczę, nie mam już kartacza. A to jest gwiazda tańcząca. No to tym ci pierdolne, czymkolwiek to jest. A, opary jakieś. A, może kurczę być i opary. Płyn i stru. Te opary sam wejdę, a co? Kurwa, tragicznie się bije na tych schodach. Chodź tu. Unik. No. Gerwart. Kurczę, nie tylko widzę, ja chyba dopiero, żebym wstał. Gerwart też coś taki nie w formie. Dobra. Fajne jest to zatrucie, że jest dużo przeciwników w sumie. Ale mamy tyle petard, że mógłbym w sumie też inne popróbować. Jest. Naprawdę mam całkiem sporo. Jest jakiś tutaj. Najfajniejsze jest to, co daje zamraża przeciwników. To jest kurwa mocny. Północny wiatr jest zajebistą petardą, nie? Obrażenia od ognia 400. A kartacz, obrażenia fizyczne od srebra i od ognia. O kurde. Nie no, to kartacz to jest jakiś totalnie OP, nie? Szczególnie na potwory jest OP. Dobra, chodźmy dalej. Ten jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Da się i to zapewne igni. Mam rację? Nie mam racji. Ciekawe. Teraz powinno zadziałać. Udało się. Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans albo może nawet medal. Myślę, że... Myślisz, że Filipa ciągle nie dostaniesz. Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy.
Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. No kurczę, jakie jest zebranie? Margaricie Lozonkil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Ty, ja jestem jakiś wróżbitą? Że ja takie rzeczy ciągle zgaduję? Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Oddawaj kryształ, bo... Nie ma czasu na przepychanki. Oddawaj kryształ. Po moim trupie. Jak sobie życzysz. No, jednego... A pierdolę, ty, wyciągaj miecz. Gerwart. No jak, nie mogę, no miecz, pierdolnij mu znakiem czy coś. Nie no, będę łowcę czarownic, kurwa, tym. Na pięści bił. Jebać ich. Dobra, wystarczy. Oddam ci ten kryształ. Z drogi. Mogę go podpalić, proszę. Daj mi taką opcję. No gro. Dlaczego nie mogę łowcy czarownic podpalić? Tak dobrze by płonął. O, list od Filipy. Kochana Fili, popijam właśnie twój ulubiony koktajl na trasie do w posiadłości ojca pod Metiną i zastanawiam się, co ci u diabła strzeliło do głowy. Rozumiałabym, gdybyś po prostu się mną znudziła, czy ja przyjęłabym z pokorą, gdyby okazało się, że nie odpowiadał ci model, jaki stworzyłyśmy. Albo że znalazłaś sobie młodszą i ładniejszą, ale na miłość wszystkich cholernych bogów. Dijkstra? Ten za przeproszeniem wieprz zamiast mnie? Nie wiem, czy to żart, czy testowałaś nowe mikstury, od których pomieszało ci się w głowie. Ale może to jakaś twoja kolejna gra? Jeśli potrzebujesz być blisko tego prymitywa z powodów politycznych, nie widzę powodu, żebyśmy musiały zrywać naszą znajomość. Ostatecznie to nie byłby pierwszy raz, gdy musiałybyśmy się ukrywać. Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaka. Od Dijkstra do najładniejszych. Kurwa, niedaleczy. Raczej ma chłopie ryj taki jak... No brzydki ma, brzydki ma ryj. Znaczy twarz. Paskudny wręcz. Mogę tu jak mam tu kamień umieścić? To nie tutaj. Jest ten kamień do umieszczenia. Ty, skąd ty kamień, amigo, gdzieś? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Stąd przyszliśmy na bank. Nie widzę tutaj miejsca, żeby ten kamień umieścić. Po lewo, prawo też nic nie ma. Kurwa, to... No halo, rzecz. Co on zrobić? Ty. Co mam zrobić? F5. No Gerwart, no umiesz rzecz, co miałeś umieścić, tak? Ty, co ty robisz, wariacie? Ty, może ekwipunek i nie wiem. Nie wiem, co w sumie. Może w ekwipunku mamy ten kamień. No mamy, ale to... To co mam z nim zrobić? Włożyć zamiast pochodni? No nie, do kieszeni też nie mogę. Kurwa, Gerwart. Halo? Gerwart. Gdzieś tutaj widzę, tak? Zaznaczone jest. O, gdzieś tu? No dobra, teraz trzeba jakoś uruchomić. Dobra. I gnij. Nie. Art. Tak? Zadziałało? No to wygląda. Czemu akurat art działa? Nie mam zielonego pojęcia. Olejek już założony? Mam nadzieję, że tak. Kurczę, założyłbym też Quena, żeby nie dostawać na pizdę od nich. Dobra. Nie lubię nekerów, bo one są Gerwart mi się jeszcze zbagował, nie? No to, ale jajca są. Nie lubię nekerów, bo one są strasznie, kurczę, zwinne, nie? Strasznie dużo skaczą, kurwa, ciężko jest zrobić uniki.
Robisz cios i już musisz unik walić. Wkurza mnie to. Zazwyczaj tak jest na Nekery. No, cios i unik. To jest najlepsza taktyka ogólnie. Cios, unik. Cios, unik. Jak walczyłem ze stadem Nekerów, to tak trzeba było robić. Cios, unik. Wkurza mnie to. To musiało być jej laboratorium. Nie można wtedy iść za ciosem, nie? Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. I wiecie, trochę wczuć się w walkę, nie? Pach, pach, pach. Tylko cios, unik, cios, unik. Bardzo schematyczne to jest. Nie podoba mi się to. Dobra, nie musimy na szczęście używać kota, bo coś tam, widać. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Nekerom. To chyba nie będziemy używać. O, jeszcze na dole mogę wyjść. No dobra. No, tu... Ciekawe dekontowanie. Ciekawe. A jest ogniwo. To jest najważniejsze. Oj, uniki, Gerwar, ty, a gdzie ty masz? A, bo ja zginąłem. Dobra, jest kółka, jedzenie. No właśnie, gdzie ja mam w ogóle regenerację jedzenia? Polipka. Wyciągnij srebrny miecz, masz srebrny miecz, masz teraz 5, wyciągaj ten miecz i mnie nie wkurwiaj. I cios i unik. 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 I Gerwar się zbagował. I cios i unik. Cios unik. Cios unik. Cios unik. Cios unik. Cios kurwa unik. I tak ciągle. Nudne te bitwy z tymi Nekerami. No jeszcze, jak się Gera zbaguje, to jest GG, nie? Dobra, ale damage całkiem chyba spornym zadaniem, więc... Co tu jeszcze jest? O kurwa, kolejny. No. Gościu. Zostaw. Ogniwo, dobra. Ruch publiczny, a tak z ciekawości, co niby tutaj do jasnej ciosnej jedzą te Nekery? Bo one też muszą coś jeść chyba, nie? Coś muszą, kurczę, wsuwać na śniadanie. Więc nie wiem, co one by tutaj jadły. Chyba że Filipa karmiła te Nekery, nie? Z tego względu, żeby tutaj chroniły ją. Takie dodatkowe zabezpieczenia, jakby chciał stwierdzić, że mądrym pomysłem jest tutaj... To musi być najniższy poziom. Wbić do niej. I poszukać, czy czasem jej tu nie ma. Dobra. Tam kolesie. Jakim cudem ten koleś się znalazł tutaj, tak z ciekawości? Czy to nie ma kurwa sensu? Co on skoczył? Tak, skoro nie mieli ogniw, czy mieli ogniwa? Nie no. Chyba nie mieli ogniw, nie? Takim cudem on się tu znalazł w takim razie. Istnieje też druga tutaj odpowiedź na moje zadane pytanie. To znaczy pierwsza to jest spaś, a druga jest taka, że oni mieli ogniwa. Natomiast później jak z tym dalej w las szli, tym te po prostu ogniwa tracili. Bo zostali zabici na przykład przez Nekera, tak? I Nekery sobie to ogniwo zajumały. I chyba jest to najlogiczniejsza tutaj odpowiedź. O, widzę jakiegoś trolla. Ifryt. No już mi się nie podoba. Elo! No to nie mogło się robić bez strażnika. Kurczę, już było wystarczająco dużo strażników. Dobra. Mam olej. To jest jakiś golem ognisty. Dobra. Damy sobie radę. Fajna walka. Podoba mi się. Wygląda interesująco w miarę. Tylko ciągle płoniemy, kurwa. I nie mogę tego wstrzymać. Ten gościu po prostu pali wszystko, co jest koło niego, ty. Jaskółka w takim razie. O kurde. Jak powstrzymać jego ogień? No, wydaje mi się, że jest to nie do powstrzymania. Chyba, że... czymś takim? O kurde, ja zginę, ty. Ej, ja zginę, bez kitu. Jakieś pomysły na szybko? Brak. Będę pizgał uniki cały czas, oprócz dopóki się nie zregeneruje. O kurde, zostaw. Zostaw! Jeszcze jedna jaskółeczka. Ciach. No i to jest regen. I pizgamy mu północny wiatr. Ja myślę, że na niego zadziała to mega, nie? Bo to jest przecież... No on jest płonącym, nie? Tym. Pach, pach, pach. Pach! Zgasiłem go na chwilę niestety.
dwa razy ardzik, żeby zgasić i cio, 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 cio. Dobra, jeszcze raz, północny wiatr. Ło. I pizgamy, cio, 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 cio. Dobra. Ez. Tak szczerze mówiąc. Znaczy, no było w miarę ciężko, ale przez to, że mam tutaj mega dużo eliksirów, mega dużo olejów porobionych, no to jak je zaaplikowałem, to było w miarę okej. I mega dużo tych petard i użyłem. Jakieś sztaby. I no najbardziej by się przydało oczywiście ekwipunki. Właśnie, a właśnie, mamy 16 poziom, a wydaje mi się, że na poziom 16 jest do wytworzenia, kurczę, nie wiem czy będę mógł tutaj zobaczyć, co jest do wytworzenia, ale wydaje mi się, że do wytworzenia nie mogę tutaj, a mogę, rzemiosło, wydaje mi się, że jest do wytworzenia takie coś jak pancerz kota, nie? A nie, na 17 jest. Tylko czy my chcemy to wytwarzać? Nie, no chcemy. To kurwa nie chcę, oczywiście, że chcę. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. No tak, że na streamku będziemy na pewno sobie to robić. Zapraszam serdecznie, oczywiście na streamy jest... Stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. Jednak na streamie, znaczy teraz kiedy widzicie te odcinki, to ja mam 20 dni do przodu, jestem praktycznie w gierce. Więc kiedy ja to nagrywam, to wy 20 dni później widzicie ten odcinek, ale to wynika z tego względu, że nie wiem, co będę robił za tydzień. I czy nie będę miał... Filipa zawsze nosiła takie na szyi. I czy nie będę miał... Są zakrwawione. Mega dużo pracy. Albo użyła ich do swoich eksperymentów. Dlatego nagrywam sobie na zapas. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. No kurde, czyli Filipa faktycznie jest zła, ta? Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Pokaż. A kurczę, czyli wygląda na to, że nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć na dwoje babka wróżyła, przecież to nie ma sensu, kurwa. Czemu chciałem to powiedzieć? Kryształ z megaskopu, mocno ukruszony. Powiedz Radowidowi, czego się dowiedziałeś o Filipie? Megaskop, osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. A przetrwał? A wzięliśmy, tak, wzięliśmy. Osmolony i nadpalony. Chyba o ten chodziło. Może któryś z kryształów przetrwał. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj, widzę. To tu jest jeszcze do przeszukania. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. Czyli jednak operacja była była ranna. I przeprowadzała operację na sobie. Kurde, nie wiem, czy my chcemy pomagać Radowidowi, tak szczerze mówiąc, serio. Nie wiem, nie podoba mi się to pomaganie Radowidowi. Nie lubimy Radowida. Chociaż z drugiej strony... No nie no, zabija czarodziejów z kurwibąg, żeby było łatwiej Nowigrad przejąć. Nie popieramy zachowania ideologii Radowidowej. O, nie tu. Chyba nie tu, tu? Nie, stąd przyszedłem, tak? No. Dobra, czy ja miałem gdzieś po drodze może jakiś szybszy portal, a nie żebym się musiał kurwa osobno wyłazić i tymi samymi portalami? Pewnie znając życie była tam jakaś dźwignia, która by mnie teleportowała na zewnątrz, żeby nie musiał zadupcać, no ale happens to the best, jak to mówią. Jeszcze tu jest coś ciekawego, bo to jest zaznaczony portal. Nie, myślałem, że to jest jeszcze portal do uruchomienia, który prowadzi nas w jakieś tutaj sekretne miejsce, ale nie. Kurde, ile wyłażenia. Nie wiem, czy my chcemy, kurde, pomagać. A, chcemy, chyba. Żyjesz. Znalazłeś coś? Nic nie znalazłem? Nie twój interes. Nie twoja sprawa. Mylisz się. Służę królowi i wszystko, co go dotyczy, jest moją sprawą. Oddawaj cokolwiek tam znalazłeś. Przekażemy to królowi. Nie ma mowy. Zapominasz się. Rozkazy zachowaj dla swoich ludzi. Jak sobie życzysz? No i pięknie. I to mi się kurwa podoba. Już myślałem, że ci łowcy czarownic tutaj wyjdą bez szwanku, ale widzę, że jednak nie.
No i tak to mi się bawić możemy. Dobra. Kartacz, panowie. Piękny. Kartacz. Sru. Jeszcze raz. I ekwipunek. Zamieniamy tego kartacza na coś fajniejszego, co? Obrażenia. Smoczy sen. O kurde, brzmi fajnie, co? Tutaj. Tutaj trucizna. Tutaj oślepia przeciwników. A tutaj srebro rozrzuca. No to chcielibyśmy obrażenia od trucizny. Witam. Smoczy sen, dawaj. O kurczę. Ale mu przyfasoliliśmy. To fajne słowo jest, przyfasolić. Ostatnio je usłyszałem od mamy i mega mi się spodobało. Przyfasolić. Najwiste. Dobra, jeszcze jeden smoczy sen. To będzie łatwiej chyba. I teraz trucizna. Jedna z dwie może nawet. No i kurwa i czekamy, chodźcie. I tutaj już rąbiemy ich, nie? Pach, pach. Kłusy nie są to co łatwiej. O kurde, na schodach się gorzej bije, mam wrażenie. Dobra, chodźcie tutaj, żebyście przez tą truciznę przechodzili. Najebiście. Oj, żebym się nie wyjebał na ostatnim tym. No. Kurczę, mega dużo dają te wimerytowe kajdany. Mega dużo dają te wszystkie petardy i tak dalej, nie? Mega, mega, kurczę, dużo. Znaczy bez nich też bym sobie poradził, ale było to przyjemniejsze przynajmniej. I dużo, dużo łatwiejsze mi się wydaje, że jakbym się z nim po prostu bił. I znowu, u nich cios, trochę bardziej finezyjne podejście. Dobra, no, chyba idziemy przekazać Radowidowi, co? Informacje o Filipie. Filipa nie jest chyba dobrą osobą, przynajmniej z tego co widzę po tych opisach. Kurczę, coś czuję, że ta decyzja, które podejmuję, to są naprawdę tragiczne i będą w konsekwencji kojarzyć do najgorszego, kurczę, możliwych zakończeń. Ale z drugiej strony może nam zapłaci fajnie, co? O, no tak, o pieniążkę to trzeba dbać. A z kim mam gadać? O, tutaj. To okręt jego królewskiej mości Radowida V króla Redanii. Czego tu szukasz? Mnie bolą, kurczę, ramiona. Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhart. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Spoko. Mam normalnie z mieczami? O kurde, normalnie z mieczami. Więc mógłbym zabić króla, gdybym chciał. Bo mi zaczyna ufać. Nie sądzę, że nie żyje? Wiem, że próbowała odzyskać wzrok. Zamiast niej mam kryształ? Dobra, zróbmy coś takiego. Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? A co daje ten kryształ? Kurwa. Niestety nie mam. Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. I co, to koniec misji? Czyli to koniec misji. Okej, czyli nie złapiemy Filipy, bo chłop nam nie ufa. No trudno, ostatecznie pewnie moglibyśmy go ją dla niego złapać. No ale jak nam nie ufa i każe nam wypierdalać, no to w sumie z królem, więc wypierdalamy, tak? Prosta piła. No co, to wykonajmy dalsze zadania. Ja jeszcze bym przeczytał sobie opis tego zadania. O kurczę, teraz to znaleźć to zadanko. O dobra, bez żadnego opisu jednak. Zanim ja to znajdę, to chciałbym zobaczyć, bo tam na końcu pewnie jeszcze Jaskier dopisał coś ciekawego. No czyli co? Czyli wypadałoby chyba wykonać misję teraz albo nigdy i spotkać się z Triss.
Znana ci dobrze, drogi czytelniku, Triss Merigold postanowiła ewakuować pozostałych przy życiu czarodziejów jak najdalej od linii frontu do Kowiru. Nie było to jednak proste zadanie, dlatego czarodziejka poprosiła o pomoc Wiedźmina. Los prześladowanych nie był przecież Geraldowi obojętny, a już tym bardziej los samej Triss. A widzę, tam było napisane też prześladowanie zarówno przez Emhyra, jak i Radowida, czyli Emhyr tutaj też ściga, tak? Czarodzieju. No to faktycznie mają delikutaśnie przewalone. Na wszystkich płaszczyznach właściwie. No dobra, no to idźmy do bramy Nowigradu. No i co? I tyle właściwie. Do bramy Nowigradu po prostu. A, jeszcze może bym wykonał zbroję. Nie wiem, czy on mi będzie w stanie wykonać zbroję wiedźmińską. Bo jeżeli jest, to byśmy to musiał wykonać. Tylko nie wiem, czy jest na tyle jakby zaawansowany umiejętnościowo. Bo możesz mi towary pokazać. Widzę, że masz coś nowego. Może jakieś karty? Kart brak niestety. A to co najważniejsze. Znaczy rzemiosło. O, możesz. Potrzebuję koszulę i sproszkowana tkanka potwora. A ty mi jesteś zbroję w stanie wykonać? I co jeszcze? Rękawice? Tylko mieczy kurwa nie mam. Ja mam schematów chyba do mieczy. Ale ogólnie to mam tutaj... Możemy wykonać tutaj tą zbroję kota. W ewentualności tak ją będziemy musieli wykonać, bo z tego co kojarzę, zbroja kota jest najlepsza. W sensie jeżeli chodzi o pancerz i tak dalej. Nie liczymy tutaj jakieś ataki i tak dalej. Chociaż to jest fajne, atak w plecy zadaje obrażenia zwiększone o 50. No to jest konkretne. I odporność siła ataku, odporność na obrażenia kłute. Wydaje się naprawdę kurczę fajna zbroja. Dobra, ja ją wykonam, widzimy się zaraz. Będę musiał trochę pochodzić po mapie i pokombinować z tymi sproszkowanymi rzeczami. Dobra, słuchajcie. Niby minęło do, nie wiem, z 10 albo 15 minut, ale mega dużo rzeczy zrobiłem. To pierwsza sprawa jest taka. Mamy calusieńki set wiedźmińskiego cechu kota na poziom 17, czyli brakuje nam jeden poziom. Mamy cały secik zbrojny i mamy też secik mieczowy. Na 18 z kolei poziom mamy set ulepszony, set gryfa. No i to jest sprawa podstawowa. Zrobiłem to, co powiedziałem, że zrobię. Druga sprawa jest taka, że mamy 1400 golda, bo posprzedawałem absolutnie wszystko, co mogłem sprzedać. Szczególnie sporą ilość książek, które udało nam się już do tego momentu przeczytać. Także posprzedawałem te wszystkie książki, które po... A tutaj nie mam w ogóle nic włożonego, to mi się przydało, może chociaż tak zrobić, tyk. Tak, więc co mówiłem, że sprzedałem te wszystkie książki i słuchajcie, na rynku dowiedziałem się, gościu stał i krzyczał: najszybciej udajcie się do miejsca rezydencji. Co ty płotkiem zrobisz? Ja, kurwa, nie możesz tak robić, przecież jesteś koniem i przesuwasz pana, ty. Z tego, że mam się udać do rezydencji Wegelburgów, bo są jakieś wyścigi konne i no to się udałem i się okazało, że są wyścigi konne. To jest mega kurczę fajne, bo ja się dowiedziałem od gościa, który krzyczał na rynku i tutaj w ogóle nie było żadnej misji i tak dalej, tylko tu przybyłem, bo usłyszałem to i faktycznie tu się coś dzieje, niesamowite jest to, jak ten świat żyje. Wygląda na to, że tutaj posiadłość Wegelburgów potrzebuje nowego mistrza. Zastanawiam się, czy ja potrzebuję nowego konia. Znaczy, jeśli siodła. Jeśli stać cię na wpisowej i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Tylko decyduj się szybko. Bieg zaraz się zacznie. Pewnie. Opowiedz mi o zawodach. Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda, który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem? Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. A jakie zasady ma wyścig? Nieskomplikowane, jak nieskomplikowany był pan Erasm. Dwóch zawodników startuje równocześnie i wykonuje jedno okrążenie. No to co? To wchodzimy w to, trochę za... Czas zarobić trochę siana. Paradnie. Twoja godność i imię wierzchowca? Geralt z Rivii, na płotce.
Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Hold, dosiadający Atosa. Seamus Hold. Kurczę, tutaj już te nazwy są trochę inne. Pamiętam prawdziwego zawodnika, a nie tak jakiegoś lamusa jak tutaj. Zaraz pod kasztelem, chłopie. Biliśmy się z legendarnym już. Nie wiem jak miał na imię, ale powiedzmy, że Maciek. Maciek Żelazna Żyć. To był przeciwnik. A nie tutaj jakiś lamus. Zero fajnej nazwy. Chłopy, se ksywa jakoś by mi zajebistą. Żelazna Żyć. To była prawdziwa ksywa, a nie. Jeszcze inni tam byli, ja już nie pamiętam. Dobra, warto chyba trochę zwolnić na teraz, na przykład. On też zwolni i sobie naładować, wytrzymać wierzchowca i możemy lecieć. No te wyścigi są raczej w miarę proste. Jeżeli czegoś nie zepsujesz, to jest git. Wydaje mi się, że są nawet za proste. A my już jesteśmy na mecie. Pierwsze miejsce jest nasze. Ale no co, powiedzmy, że Płotkins jest kurwa najlepszym koniem świata. Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny. No, wyśmienite siodło? Pewnie, że tak. To jest pewnie sporo warte. Poczekaj. Zaraz mnie zapiszesz, wariacie. Tylko chcę zobaczyć, czy to siodło może czasem nie jest lepsze od mojego. Raczej nie jest, bo to Nilfgaardzkie jest solidne, no. Nie jest. Chcesz wziąć udział w kolejnej gonitwie? Pewnie. Czy ja dostałem 160 koron? Ścigać się jeszcze raz. Skam. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer, dosiadający Kanikuły. Wicehrabia ściga się inkognito, więc proszę o dyskrecję. Kanikuły. Odliczam do trzech. Jeden. Lamusy. Tyle mam do powiedzenia na temat tych gości, z którymi się ścigam. Zwykłe płotki. Ale ładna w ogóle tego miejscowa. Z tymi wiśniami. W ogóle wiśnia jest przepiękna absolutnie. Jeżeli w momencie kiedy kwitnie, to jest naprawdę, naprawdę przepiękna. Jak to wygląda, jak to w ogóle kwitnie, no. Przepięknie, jak w jakiejś Japonii. Osobiście mam koło siebie kilka takich tych, kilka drzew wiśni, także wiem o czym mówię. I od razu sobie obozowisko bandytów odblokowaliśmy. Czy my jedziemy jakąś inną trasą? Mam wrażenie, że chyba tak. Chyba dłuższa troszeczkę jest ta trasa, którą teraz lecimy. No, chyba tak. Chyba nawet na pewno. Nawet nie chyba. Tak, z całą stanowczością stwierdzam, iż trasa jest dłuższa na pewno. Kurczę, czy ja dojadę tam do końca teraz, na wytrzymałości płotki? Nie chcę przed całą metą, żebym przegrał. O kurczę, ciężko może być. Ale chyba dam radę. Kurczę, jak ta gra jest ładna, no nigdy mnie to nie przestanie zaskakiwać. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Chwała zwycięzcy! A przepraszam. Brawo. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig. Wzmocnione juki. Mam takie juki, pewnie, że tak. Chcę spróbować jeszcze raz. Cudownie. Niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luca Wegelbud, kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Dobra. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Aż do dzisiaj. Mam nadzieję, że on na koniu będzie jechał, nie takim prawdziwym. W Kubie, no. To za głupia myśl w ogóle. Jedź, Płotka. Tak, będzie kurwa na samicy jechał, no. O kurde, ty, bo on się już tak nie zatrzymuje, jak ja sobie... O kurczę, to nie jest taki zwykły bobek jak przeciwnicy wcześniejsi. Jest to solidny tutaj
solidny przeciwnik. Na szczęście ja umiem zajebiście ścinać zakręty. Wiem jak w czym, ale w ścinaniu zakrętach akurat jestem gigakowcem. Teraz lecimy odwrotną mapę niż jej poprzednia. Znaczy odwrotną mapę. Tą samą mapę, tylko odwrotnie. To miałem na myśli. Oj! No, bez takich błędów, Gerward. Dobra, wytrzymałeś płotki z niska. O, miejsce mocy! To zapamiętać, ty zaznaczę. Trzeba tu przyjść, to jest darmowy punkt, kurczę. A, wyczerpany już. Dobra, przyblokujemy gnoja, przyblokować gnoja i gazu, i rura. Dobra. Co powiedzieć na koniu? Mówi zazwyczaj, jak się jedzie samochodem, wąchaj spaliny? Wąchaj odbyt? Whatever. No to by wychodziło chyba. A ty, z powrotem jesteśmy... Co tu się dzieje? Kurwa, jaka zawiła mapa. Z powrotem w tym samym miejscu, co przed chwilą byliśmy. Kółko co zrobiliśmy. A gdzie jest mój przeciwnik? Ty, gdzie jest mój przeciwnik? Nie ma go nawet. Zaginął. O kurwa. Ty, faktycznie zaginął. Coś mu się stało. Gdzie on jest? Ty, on żyje? A żyje! Ale odjebało mu trochę. Wspaniały wyścig. Gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo. Dzięki, dzięki. Pieniążka. Wyścigowe kawaleryjskie siodło. To siodło może być lepsze. Faktycznie niż moje poprzednie. Pokaż. No dupa, tyle samo. A nie. Ty, lepsze. Lepsze! 70 wytrzymałości! I trzeba je jak najszybciej posprzedawać, bo one... Ty! Czemu te siodła kosztują... Znaczy, ważą 7 kg, a to siodło tylko nic nie waży. Ale to jest dobrze, bo dzięki temu sobie to nilfgaardzkie siodło mogę zachować w ekwipunku. Ono jest bardzo, bardzo ładne. Dobra, my mamy zerikańskie juki. One dają nam 100 pojemności, także wzmocnione juki to sprzedamy i wyśmienite siodło też w pizdę sprzedamy. No dobra, no to w takim razie zostaliśmy tutaj mistrzem naszym. O! Z Rivi, jak mnie ma. Oczywiście, że wykrzyknik jakiś pomocny. Oprócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. No kurde, ty, a twoim szefem to Tasak pewnie, tak? Co tu się dzieje? Wiadomość od Tasaka. Wiedźminie. Doszły do mnie słuchy o twoim zwycięstwie w gonitwie Wegelbudów. Taki talent nie powinien się marnować. Przeciwnie, powinien się rozwijać. A za ten rozwój należy go sowicie nagrodzić. Jeśli jesteś zainteresowany bądź to rozwojem, bądź wynagrodzeniem, zapraszam na spotkanie w mojej miejscówie. No kurde, to porozmawiajmy sobie od razu z Tasakiem. Czemu nie? Będzie taki follow-up historii. Nie zgubimy wątku. Jeżeli się skacze tutaj od jednej misji do drugiej misji, to można faktycznie w pewnym momencie ten wątek gdzieś tam zgubić. I się troszeczkę pogubić, co się miało przed chwilą zrobić. Albo co przed chwilą robiliśmy, a jeżeli wykonuję misję od A do Z, no to się nie zgubimy. No i to jest spoko. Lepiej się wtedy ogląda odcinki, bo te odcinki są płynniejsze. Dobra, chodźmy na rynek, chodźmy do Tasaka. Jest tutaj, widzę, mega dużo wykrzykników. Gdzieś tam biegając po mapie, szukając kowali, szukając znaków zapytania, odblokowaliśmy strasznie dużo wykrzykników. Mam nadzieję, że one nadal są, bo ja jakby nie ruszałem z tego względu, że to było na streamie, a na streamie nie chciałem robić tych wykrzykników. Chciałem sobie zostawić je na odcinek. Jest tylko... A nie, są 4 wykrzykniki, tak. 1, 2, 3 i 4. Także do tych wykrzykników damy się pewnie w następnym odcinku. Na samym początku to pewnie nie będą długie misje, a jeżeli małe takie... Małe ciekawostki... Co tu się dzieje? Oni często fajne rzeczy wygadują różne.
Znaczy fajne, w sensie właśnie stał sobie taki ziomuś i krzyczał o tym turnieju i dzięki temu zarobiliśmy trochę pitosu i fajne juki sobie ogarnęli. Nie juki, tylko fajne siodło sobie ogarnęliśmy. Siemadu. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Kurczę, co to jest Palio? Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników, teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jokejami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Kurczę, no czemu nie? Nie pamiętam tej misji. Będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. Dobra, no to wykonajmy tą misję, czemu nie? Mam 50, niby 5 minut odcinka, ale coś czuję, że to nie będzie misja długa. O kurczę, od razu? Gonitwa o honor. Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie szacunek. Okej. Przygotujcie się. Kurwa, ja mam trochę przejebane, bo ja w pierdolonej zbroi biegnę. Ale dobrze, że mamy ulepszone siodło. Wytrzymałeś wierzchowce większe dzięki temu. Dobra, przyblokowaliśmy frajera i lecimy dalej. Tutaj za bardzo nie ma znaczników, więc można pizgać na skróty. Bo tu nie mamy to nie znaczników, tych takich punktów, nie wiem jak to nazwać, takich do przekroczenia. Nie wiem jak to się nazywa, kurczę, w sumie po polskiemu. Jak to się nazywa? Checkpointy, ale po polsku? Punkty sprawdzania? No bez sensu, checkpointy lepiej brzmi, chyba każdy wie o co chodzi, kiedy mówimy checkpoint. Kurwa, 100 metrów, dobra, na skróty, prosto. Dobra, wytrzymać wierzchowca. Spokojnie. Przyblokować kurwy i lecimy dalej. Dobra. No to easy win. Kurwa, bym zdążył do handlarza. Bym siał. A to było śmieszne, jakbym siadł, poszedł do handlarza i... siadł na konie i wygrał. Widzę jeden już odpadł, amigo, na minimapy. Ścigamy... Oła, moja stopa. Ścigamy się tylko z jednym. Chociaż ściganiem to bym tego nie nazwał. Miażdżę przeciwnika w pół. A to miało być ulicami miasta w ogóle wyścig. On tak powiedział, że... Wyścig ulicami miasta. O, chyba, że dopiero teraz się zaczyna. Kurczę, niedobrze, wytrzymałeś konia. Stój, śmieciu! Nie! Nie ma takiego chuja! O ty kurwo jebana! Nie! Nie! No zabrakło! No ale chuj! Ale chuj, nie? Że oni tak specjalnie zrobili, że ci na samym końcu, kurwa, zabraknie tej... Kurwa, wypierdalaj! Wypierdalaj jeszcze raz, to rob... Jak to mówią, do dwóch razy sztuka. Nie obchodzi mnie to. Ale dobra, jeżeli teraz przegramy... Dobra, odliczę już. Jeżeli teraz przegramy, to przegraliśmy, okej? Okay? Żeby nie było. Tylko... Kurzyłem się strasznie. Dobra. Jeżeli przegramy, to przegraliśmy. Tak się umawiamy. No nic, będzie... Teraz też pamiętam trasę i jakby wiem, jak, na co sobie mogę pozwolić, a na co nie wiem, tak jakby... Trochę to nie fair, ale jebać. Zresztą tak to powinno chyba wyglądać, tak samo jak z wyborami, jeżeli już jakieś podjęliśmy, to tego podjęliśmy i idziemy dalej, a nie wczytujemy gierkę. No ale co? No ale się wkurzyłem. Nie mogę, nie umiem przegrywać, najwidoczniej. Ale jeżeli teraz przegramy, o, a widzę, że kurwa istnieje taka... Co się stało? Nie, co się kurwa stało? Nie, no to co? No co? Nie, no to był błąd. To się umawiamy, że to był... Nie, to nie. Jakby jak przegram, to przegram, okej? Okay? Jak przegram, kurwa, to przegram.
No ale nie takie coś, kurwa, no. To mi się zbagowało, bo zęb kłopy nie trafił w tego. To co, nie mogłem wrócić do wyścigu i po prostu być... Jakbym wrócił do wyścigu i był 20 metrów za nimi, no to byłbym, kurwa, 20 metrów za nimi i bym przegrał, to bym przegrał. Ale no to co się odjebało, to jest mega nie fair akurat. Jakbym faktycznie był 20 metrów i przegrał, to chuj, no to już powiedziałem, tak? Do 3 razy już sztuka. No nie, no to był błąd normalnie giereczki, no przecież nie może być tak, nie. Ale jeżeli teraz przegramy uczciwie, to przegraliśmy uczciwie. Nieważne, czy 20 metrów będziemy za nimi, czy 3 centymetry. Gazu! Dawaj, Putkins. Gaz. Dusimy, tylko żeby nie wywaliło, bo to naprawdę było giga nie fair akurat. Dobra, jedną ręką, chłopie, jak set. Pach. Jest git. Opanowane do perfekcji. Konna jazda. Czy ja nie mogę... Nie wiem, co nie mogę. Myślałem, że nie mogę jakby wykraczać chyba poza ścieżkę, nie? O, na przykład coś takiego. I co, zbaguje się? Nie. Dobra. To nie za bardzo rozumiem, czemu wtedy mnie wywaliło. Nie wiem, czy tam był po prostu jakiś... To było chyba tutaj. Czy to był jakiś konkretny mega giga błąd? Tutaj się znajduje akurat w tym narożniku, czy... No nie wiem, o co chodzi. Trzymałeś konia? Kurwa, no ciężki to jest wyścig. No trzeba przyznać, że to nie jest łatwy wyścig, na pewno, nie? Trzeba poblokować, trzeba pomyśleć, wypierdalać. Lamusy jebane. I trzeba jeszcze przy końcówce, nie? Przy końcówce też trzeba przyblokować frajerów. Dobra, na razie jest dobrze. Pełne skupienie. Tutaj, kurwa, pada deszcz, nic nie widać, chuja widać. Wytrzymałeś wierzchowca. Dobra, jak zobaczymy most, to jakby... Chyba jesteśmy przy moście. Nie, jeszcze nie, jeszcze daleko. Jest, jak będzie most? O, tu jest chyba most. Zwalniamy. Gdzieś tu niedaleko jest most, zwalniamy. Wytrzymałeś wierzchowca, dobra. Jeden został w tyle, powinniśmy to mieć. Jeżeli nie popełnię głupiego błędu, na przykład nie wpadnę w barierki. No tutaj już ten wyścig jest cięższy. Ale nadal wygranko. Kurwa, przegraliśmy wtedy, ale to giga nie fair było. No nie wiedziałem. Nie. Kurwa, macie. Mogłem sobie wystrugać jockeya z drewna i... Straszny. To jest jakiś żart, kurwa. No skręciłem w nie tą stronę, okej, dobra. Skręciłem, kurwa, nie w tą stronę. I co z tego? Ludzie popełniają błędy. Nie jesteśmy maszynami, tak? No przecież, kurwa, skręciłem nie w tą stronę. A zresztą, spierdalajcie. Znaczy, nie gra spierdala, widzowie to nie. Jeszcze raz to przechodzę, bo to było giga nie fair. Ale chyba, że on przekroczył metę wcześniej. Muszę to zobaczyć na powtórce. Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda tak. Postanowiłem wykonać po raz kolejny wyścig. I stwierdziłem, że może jeżeli my wykroczymy poza jakąś tam drogę i tak dalej, to wtedy potencjalnie te jockeye, z którymi się ścigam, oni mogą powiedzieć na przykład, że my złamaliśmy zasady, tak, że nie trzymaliśmy się jakby drogi, tylko chcieliśmy pojechać na skróty i wtedy nawet jeżeli byśmy wygrali, no to nas jakby, wiecie o co chodzi, nie? Dyskwalifikują. I postanowiłem ostatni raz pojechać na zasadach takich, że jeżeli przegram, to przegram. Jeżeli wyjadę obok, to zostaję zdyskwalifikowany i przegrałem. I wtedy wam rozpoczynam teraz powrotem odcinek tą kasenką. Wygrałem, no nie jest to satysfakcjonująca wygrana, trzeba przyznać. No ale, no co, nie wiedziałem, że jak wyjadę, kurwa, w płot, to mi nagle wywali wyścig cały, więc to było mega nie fair. No i pierwszy raz przegrałem. Mogłem się z tym pogodzić, no ale nie mogłem się z tym pogodzić, więc wygraliśmy. Kurwa, niesatysfakcjonująca jest ta wygrana. Ja bym teraz przegrał, że się zesrał ze śmiechu. Dzięki. Jakbym przegrał, to bym przegrał. Że jakby na tym etapie jebać. Daj dzioba, Geralt! Nie, no to nie, cmoknę sobie płotkę. To było piękne. Co z moją zapłatą?
Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. A wierz mi, że kurwa z 5 razy. 5 razy gierkę wstrzymałem. Spoko, za dużo nic nie zyskaliśmy oprócz tego. Oprócz złota, a 700 golda. Kurwa, warto było wczytywać 8 razy tą grę. Jebać, bo tutaj właściwie to nie jest wybór, tylko. Tylko 700 golda dostaliśmy i wyścigowe klapy dla konia, które chuje dają, więc. Dobra, spierdalamy. Znajdź statek, który zmierza nas w Skellige? Nie. Ja znajdę przycisk, zakończ nagrywanie i uda mi się, słuchajcie, robić dalsze rzeczy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. I tyle, widzowie. Sorry, że wczytywałem to 50 razy, ale tak szczerze mówiąc, kurwa, za takie pieniądze? Za taki gold? Mega giga było dużo warto, w sensie było wczytywać. Myślałem, czemu nie mogę zabić gołębia? Myślałem, szkoda, że. No nie mogę zabić. Nierealistyczna gierka. W ogóle robimy to koło strażnika. Powinien się raczej zainteresować tematem. No nic, dobra, idę, bo jestem rozwalony, chłopie, na wszystkie strony, mam za dużo myśli. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, widzimy się jutro w następnym. Z tej serii czy z innej, miłego dnia, miłej nocy, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Ilu. Jesteśmy bogaci, mamy 2 koła w eku.